dzisiejszym odcinku wprowadzimy Was w wyjątkowo noworoczno-karnawałowy nastrój. Witajmy pierwszy raz w 2018 roku Rafała Brzozowskiego i Izabelę Krzan. Well, listen everybody, what you done about the rock and roll. Feel the rhythm and it's really gonna thrill your soul. Taniec, jaka elektryzująca piosenka. Działo się, w końcu graliśmy Electric Light Orchestra i właśnie w takim nastroju witamy Państwa w nowym 2018 roku. A w dzisiejszym odcinku towarzyszyć nam będą wyjątkowi goście. Przy naszym kole gwiazdy muzyki tanecznej, przy ich przebojach bawi się cała Polska. Nikt nie rozkręci imprezy karnałowej tak jak oni. Lider grupy Weekend, Radosław Liszewski. Paweł Dudek oraz lider grupy Boys Marcin Miller. Dzisiaj odcinek specjalny i panowie grają o pieniądze, które przeznaczą na bardzo szczytny cel. Nasi wyjątkowi goście już chyba są gotowi, to co? Są gotowi, zaczynamy od rundy startowej. Fundatorem nagród w dzisiejszym odcinku jest sponsor programu, producent Śliwki Nałęczowskiej. Rozpoczynamy grę. Oj, coś czuję, że będzie wesoło. Dla jednego z naszych graczy 500 zł. Runda startowa ma swoje prawa. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Poznajcie kategorię rundy startowej. To będzie moda. Moda, fashion. Tak. Uwaga, gotowi? Zaczynamy! Nie wiem, koszul... No, kombinujcie. Kto wie, to naciska przycisk najpierw. Dobrze, poczekajcie, bo ty Marcin. Suknia sylwestrowa i... Tracisz kolejkę, dobrze, nie grasz dalej. Teraz chłopaki, uwaga, czas dla was, panowie. A poczekaj, czemu nie wpada gdzieś na dół? Uwaga, dla was czas. Okej. Scekin. Tak. Dawaj, suknia sylwestrowa z cekinami. Ale to nie Marcin ci podpowiedział. Cwaniaczek. Tak. Suknia sylwestrowa z cekinami. Paweł, byłeś najszybszy, jednak udało się Marcin lekko z tyłu. Radek, spokojnie. Ale jak ja oglądam to w domu, to dużo szybciej odgaduję. Tak? Proszę bardzo. No, tu jest jak ci pójdzie. 500 zł wygrywa Chadomen i przechodzimy do rundy pierwszej. Runda pierwsza, ten dżingiel oznacza jedno, to Chadomen, czyli Paweł za chwilę zakręci kołem. Witam cię w programie. No tak, witam, dzień dobry, hello, siemanko, cześć. Pytania zakończone w takim razie, nie mam więcej pytań. Powiedz mi w takim razie, jak spędzasz czas wolny? Co w wolnej chwili, kiedy nie koncertujesz, nie pracujesz, bo też muzyka to twoje życie? Tak, czas wolny spędzam, jeżeli mi się udaje, to oczywiście to z rodziną, bo to jest najważniejsze chyba. No nie chyba, na pewno. Chciałbym, żebyście naprawdę ugrali jak największe pieniądze, ponieważ to jest specjalny odcinek, zbieramy na szczytny cel całą kwotę. Mam nadzieję, że będziecie mieli dużo szczęścia. No to masz tam taki hamulec. Ja nie mam żadnego hamulca, to wykręcicie. Dobra, będziemy starali się dawać wam tylko dobrą energię, żeby tutaj wychodziło jak najlepiej. A my chłoniemy. I publiczność również. Kategoria rundy pierwszej to, uwaga, natura. Poprosimy jakiś dżingiel, aplauz publiczności. Ruszaj! Kręcisz kołem! Ale kręcę. I bankrut. 400 będzie. 400 zł za spółgłoskę. Poproszę spółgłoskę od ciebie. Miller. Co czym M jak Miller? M nie ma. Dobra. Wywołałeś w takim razie Marcina. Proszę bardzo, koło twoje. Szczytny cel, może ty nie kręć, bo nie masz ręki do pieniądza. A do miłości mam. Pogadajcie sobie o pieniądzach, chłopaki. Tak. Nie, lepiej nie. Pieniądze szczęścia nie dają. 300 zł za spółgłoskę, Marcin. C jak Czadomen. Nie ma. Specjalnie to zrobiliście, specjalnie. Radek pokazywał na mnie, myślałem, że będzie R. Proszę. Na bank będzie R jak Rafał, 100%. Okay. Nie, niech moje W jak widać. O, proszę bardzo, 300. 300. R jak Rafał. O, albo Radek. R. I co? Nie, chodź, poszło. Nie, no dobra. Iza, chodź. I kręcisz? Kręcisz dalej, tak, 300 zł. Gotowi? Nie, no dobra. Proszę bardzo. Ten program jest stronniczy. I co, panowie? Ale jaki stronniczy? Po tej stronie jesteście. Po tej stronie jesteście. 300 zł. 300 moje. Dobra, W. I proszę, Radek trafił. Jaka jest kategoria? W jak weekend. Kategoria? Weekend. Natura, proszę. Kręcę, tak, dobra. Weekend, tak? Zróbcie hałasik. Macie jakąś muzyczkę? Da. Ja bo się rozkręcam dopiero, przepraszam was bardzo. Nie. Rozkręcasz się właśnie, jak się rozkręciłeś, no i stop. Straciłeś teraz kolejkę. Shadowman, please. Koło. O, dobra, nie będę tutaj czeka na ciebie, zobacz. To jaki kruciak? Nie, dzisiaj nie ma kruciak, tylko bankrucik. A, bankrucik. Nie, dzisiaj wygrywamy dużo, bo... 200 zł. 200 zł, dobra. No co, no, D. D. Jak D? D. Jest! 400 masz. To teraz? Koło? Kręcisz kołem dalej? Natura. No właśnie, co to może być? 100 zł. B jak Pawełek. B. Nie ma. Marcin. Okej. Idzie dobrze. Jedziesz, maleńka. Nie. Prawie. 250. 250. G jak Grzegorz. Dobra. Jest G. Okay. Zarobiłeś pieniądze? Czekaj. Koło twoje. Natura. 200 zł ponownie. To może eł. Eł. Jak Łucja. Brawo. I teraz co? Znasz hasło? Możesz kupić samogłoskę, 200 zł kosztuje, albo zakręcić kołem. Kręcę. Proszę. Już myśl nad literą. Spółgłoska. Uważaj. 300 zł i teraz. To może ni. Nie ma. Radek. Dobra. Już. 500 zł. Ja to mówię 500, proszę pana. 500. Okej. K jak Krzychu. No, trochę drogo, babciu. Nie ma K. Za mało. Czadu. Paweł Czadu. Dobra. Co by nie było, będzie B jak... 200 zł i chcesz... No dobra, to miała być Baran, ale za 200 to Barbara. No. Proszę. Bardzo dobrze. Można. 800 zł masz na koncie. No to A wezmę sobie. A. Poproszę A. No tak, no, tak, ja wiem. Za 200 jedna? Ale no co ci poradzę, tak strzelasz. To E jak Elżbieta. E? Zna już. Elżbieta. Jest E, dobra. Tak. Masz 400 zł i co teraz? No co, no przecież normalnie, no... Dobra, no dalej, no co, no przecież no trzeba, niestety, co? Przecież zarabiamy... Ale niesprawiedliwe, bo w na dzieci stronę... zarabiamy, człowiek, ludzie! 200 zł, proszę. Dobra. No ly! Spółgłoskę! L! Przecież my musimy kręcić i kupywać. Dobra, jak najwięcej. Dobra, ale teraz... No co? Wielbłąd i jednogarbny, nie? Jak? Wielbłąd i jednogarbny! No. Podziękuj! Podziękuj w końcu. No. Wielbłąd jednogarbny, takie dobra, było hasło. Przechodzimy do kolejnej rozgrywki. Druga. Oh. Fundatorem nagród jest sponsor, właściciel hotelu Azon, orientalnego spa na Mazurach. Usłyszeliśmy fragment piosenki, którą wykonuje Marcin Miller, lider zespołu Boys, więc to ty będziesz oczywiście za chwilę zaczynał. zakręcisz kołem. Ja myślę. Marcin, wiemy, co wykonujesz, ale czego słuchasz? Jakiej muzyki słuchasz prywatnie? O, ja jestem już takim leciwym nastolatkiem. Mam swoje lata. Moja młodość przypadała na lata 80. i początek lat 90. Zatem na pewno jestem fanem muzyki lat 80. Takim jakby największym zespołem, który cieszy się u mnie taką sympatią, to jest oczywiście zespół Depeche Mode. Pamiętam, takie fryzury trzeba było mieć, czarne kurtki. No niestety nie każdego było stać na to. No teraz mogę sobie pozwolić na tak zwane płyty winylowe, których coraz więcej się pojawia i bardzo dobrze na rynku. Miałem również przyjemność razem z Radkiem być w pewnym programie w telewizji publicznej i tam właśnie wykonałem piosenkę swojego idola Enjoy the Silence na żywo przed milionami telewidzów. To było naprawdę spełnienie moich marzeń. Tymczasem kategoria rundy drugiej to zabytek. To ja. Nie, no bez Choć raz. Marcin, zakręć kołem. Aplauz naszej publiczności, poproszę. Dobra, jedziemy. Dobra, będę kręcił. Ruszamy. Mam tylko takie jedno marzenie, żeby się powtórzyło te piękne hasło z tego, powiedzmy, tego byłego koła fortuny, że zawsze prowadzący mówił, tak. No to Izunia, pocałuj pana. Te sprawy, no. No dobra, kręcę, wiesz kręcę. Co? No nie, marzenia, no. Ścięte jak głowy. Będziesz w finale, to będziemy rozmawiać. No dobra. 200 zł. D. Dariusz. D. Jest. D. I teraz koło twoje. Przypomnij jeszcze hasło? Hasło nie znam, ale kategoria to hasło. Kategoria? Zabytek. Mówi. Zabytek, ale... Trochę z pamięcią nie daj. Hasło. Byłoby za łatwe, co? O, no tak. I stop. No teraz za kolejki przechodzimy do Radka. Czyli ja. Będziesz miał szansę może później. Radek, dobra, kręcimy. Okej, 1500, tak ma być? No, dobra. Tak bym chciał, żebyś to wylosował. 1500 to by było w ogóle super. No i ma... Ale nie jest źle, 350, dobrze, z półgłoska. Okej, na pewno będzie Z. Czemu na pewno? Bo zabytek, kategoria. Zabytek musi mieć Z. 350 na twoim koncie. Okay. 350 znowu. B jak Basia. Nie ma. Paweł. Patrzę właśnie, tak patrzę, spoglądam. Co to może być zabytkowego? 200 zł. K jak... Jak K? K. Mamy K. Brawo. 200. O. 250. M jak Mateusz. M. Nie ma M. Wracamy do Marcina. Ta-da. No dobrze, prawie, 1000... prawie. Ale... 200 nie, już. Spółgłosek. Biorę... Wiesz, jak to... P. Nie ma P. Okej, nie ma P. Przechodzimy do... Kręcimy. Radka. Ale patrzcie, od razu gwiazdorstwo, nie? Nie poproszę, tylko biorę. No, to jest właśnie to. Dobrze, że nie bierę. To bierę, no. 200 zł. Nie mam za 200, tak? No, co powiedział? 200. C jak Celina. C. No. A nasza Idza tak poszła. A. Dobra, kręcimy. Jest. Masz na swoim koncie 550 zł. 550 zł. 250 zł. Dochodzi mi 250. F jak Felix. F. Nie ma F. Paweł. Tym się przypomniał ten kawałek z filmu. No, trzeba przyznać, że robota idzie z gazem, panie kolego. Dobrze, idzie robota. 300. No. Półgłoska czeka. No to R jak... Ten film był kiedyś R, nie? Jak R. Jest. R. No co, będziemy... Ten Justice z tym stopem. To za 300, proszę bardzo, tu LL będzie. L jak... L. Jest. No. No to 5000... A nie, dobrze. I teraz masz podjąć decyzję. Czy jeżeli trafisz w półgłoskę, weźmiesz 500 zł, czy odsłaniamy to pole, ryzykujesz, a pod spodem może być bankrut albo najwyższa kwota na kole. Nie, no nie ma ryzyka, nie ma imprezy. Dawaj to, co tam będzie. Okej, najpierw współgłoska, a potem ryzykujemy. Aha, bo to trzeba trafić, tak? Najpierw musisz trafić. Jej. T jak... T. T jak ty ryty. Dobrze, no. Dobrze, jest T. Tak. I teraz uwaga. Uważaj teraz. Co? Trzymaj kciuki, dobra, trzymajcie kciuki. Cyje. Co tu jest? Stówka. Stuwa. Sorry. Nie gniewaj się, no. Po prostu tak mamy. Ustawione było. Cieszy nas twoje nieszczęście. Nie udało się. Marcin, przecież masz tylko 200 zł. Trzeba nazbierać trochę pieniędzy. Mogę się pomóc. Ty wiesz, co tam jest. Będę strzelał. 500 zł. W to było w poprzedniej rundzie. Dobrze. Jest 1200 zł na twoim koncie i co teraz? Cytadela Warszawska. Tak. Brawo! Brawo, Marcin. Proszę Państwa, przed nami runda muzyczna. Zobaczymy, co się będzie działo. Zapraszam. Witamy w rundzie muzycznej. Jestem pewna, że nasi dzisiejsi uczestnicy nie będą mieli problemu z hasłem. A jeżeli wy chcecie sprawdzić się i spróbować swoich sił, to zapraszamy do Super Expressu, bo tam również przygotowaliśmy dla was zabawę z naszymi hasłami. A teraz, drodzy panowie, macie do wygrania 1000 zł. Wracamy do zasad z rundy startowej. Kto pierwszy, ten lepszy. Aha. Okay. Kategoria rundy muzycznej to, uwaga, cytat. Zaczynamy. Muzyczna, tak? Tak. Cytat. Cygan to pisał, czy co? Nie, no, James Bondem to ja nie jestem, no. Będziesz za... Dobra, Radek. Nie, no... Kurde. No. Będzie się działo, będzie za... Nie, pokręciłem. Nie możesz. Panowie, uwaga, wygracie. Dobra, 3, 4, zaczynamy. Pokręciłem. No Paweł, nareszcie pomyślałem, że mnie wykluczycie już z tego, bo tłuczę. Skup się i powiedz hasło. Tak, to będzie... nie, teraz zaczynam. Będzie... Za długo będzie zabawa, będzie się działo. Tak! No co panowie? Najpierw formalności. Paweł, wygrywasz 1000 zł. To jest twoja wygrana w tej rundzie. Gratulacje. Dasze, pozdrawiamy. I teraz uwaga, czy pomożecie mi zaśpiewać tę piosenkę? No. Na pewno? No, damy radę? No, damy radę. To jedziemy. Bałkańska w żyłach płonie krew. Kobiety wino, taniec, śpiew. Poszli. Panowie, dziękuję. Będzie się działo w rundzie czwartej. Zapraszam. Zaczynamy się rozkręcać. Przed chwilą było bardzo tanecznie, a teraz runda czwarta, w której za moment wyznaczę stawkę na kole. Po niej panowie podajecie litery, czyli spółgłoski i samogłoski. Z tym, że za spółgłoski płacimy tyle, ile wylosuje za chwilę na kole. A samogłoski podajecie, możecie je podać, natomiast nie dostajecie za nie pieniędzy, ani nie odejmujemy wam z konta. Okay. Dobrze? Weź mi to rozpisz, co? Poczekaj. Ale... Graficznie czy hieroglify? Dobra, w takim razie kategoria rundy czwartej to fizyka. Fizyka, panowie. No, teraz rozpiszemy. Pomożecie mi, dobrze? Uwaga, 3, 4, kręcimy. Chodźcie. Niech pójdzie. Ale to zabierzesz wcześniej. Zaraz będzie tak, że panowie sami sobie zatrzymają na kwocie. No. I 400 zł. I bardzo dobrze. Mamy 400 zł za spółgłoskę. I teraz zaczynamy. Paweł, ty zaczynasz, bo wygrałeś rundę muzyczną, więc poproszę od ciebie literę. Masz 3 sekundy na podanie hasła. A. Jak? A. Ale trafiłem. Dobrze. 3 sekundy. Marcin. Litera. Szybciutko. 12. Jak A, to no B. Niech będzie B. B. Nie ma B. Nie ma. Radek. F. Paweł. T jak traktor. T. Marcin. S. S. Nie ma. Radek. E. E. Paweł. O! Ale nie zarabia się pieniędzy, jest o! To, 3 sekundy. Marcin. Spółgłoski, żebyśmy zarobili pieniądze. C. Jest C, 400 zł jest. Co to ma być? Fizyka. Fizyka. Radek. M. M. Nie ma. Paweł? Q. Nie, no nie będzie Q. No. Dobrze, nie wiadomo. Chociaż... Marcin. Z. Chciałem. Radek. Nie wyręczyłeś G. Paweł? W jak Wiesia. Było. No, nie jest, no dobrze. Jest Wiesia. Masz 400 zł, 3 sekundy. Marcin. Litera. N. N. Jest. 3 sekundy. Kategoria fizyka. Radek. L. Nie ma. Co? Paweł. Hołownia? Nie. Litera. D. D. Nie ma. Marcin? Boże, no... Litera. Eł. Eł. Jest eł. 3 sekundy. O. Radek. O. Mhm. O. O. Nie ma. Paweł? Nie wiem. Litera? P. Jak Pawełek. P. Jest. 3 sekundy. I teraz Jezu, Marcin. Kurde. Litera. H. Jest H. A, to ja. Aha, dobra, nie można. Radek. Mogę? Jezu, nie wiem, dalej nie. Litera. A ja Radek. Się nie mogę. J. To coś, co u mnie było nie ma. Po roku 99. Proszę, litera. R jak ten z Weekendu i... R. Dobra. Równia pochyła będzie, hasło będzie. I teraz, powiedz. Aha, teraz przepraszam, równia pochyła. Równia pochyła, tak! Nie, no, nie wiem. Ja się denerwuję, ja nie wiem. Mam pustą głowę, no. Ale no nie... Nie, no dobrze, dobrze, tym razem ci wyszło. Nie, no, bo jakoś to mnie męczysz. Troszkę się zrobiła nam równia pochyła w paru momentach. Każdy artysta miał taką równię pochyłą, uwierz mi. Tak. No dobrze, moi drodzy, było trochę wesoło. Zobaczymy, co będzie się działo w rundzie 5. I zrobiło się tanecznie. Runda 5, Radek Liszewski. Co lubisz robić w wolnym czasie? Czym się interesujesz? No zazwyczaj idę do studia, ale tak naprawdę... No, cały czas, wiesz, nie wiem. Już mówię tak, siłownia, mówię tak zupełnie poważnie. No, ja słyszałem, że ty kickboxing trenowałeś. To znaczy, trenowałem. Kopałeś. Kopię trochę? Powstała sekcja piękna kickboxingu w Sejnach i tam gdzieś tam się próbuję przy chłopakach trochę potrenować, a że lubię żyć sportowo, no to chodzę... Oczywiście w garderobie oczywiście wszyscy dostałem jakąś taką łatkę, że teraz zobaczą mnie w klatce, tak? Że będę walczył. Kategoria rundy 5 to tytuł. Uwaga! Kręcimy! Kręcimy! Ruszamy! Kręcimy, dawaj! Teraz na 300. Ja mam najwięcej? Nie, no nieźle. 550 zł, jest. No weź coś podpowiedz. Okej, L nie będzie. L? Jak Lucynka. Lucyna. Ja nie wiem, czadomen. Albo będą same samogłoski. 350 zł. C jak Sherman! Musi być teraz, patrz. C. Nie! Mówiłem, że tak będzie? Tak będzie, dobra. 550 zł teraz za spółgłoskę. Z. O, nie było. 1450 zł jest już u ciebie. Kurde, pasowałoby, no czy czuję pani czaszę, ale jakoś tak nie, bo jest dużo zyjcy. Dobra, już jadę. Nie wiem. Chcesz odkryć, czy nie? Bierzemy. Czyli co? Co musimy trafić teraz, nie? No dobra, poproszę. Spółgłoskę. To M. M? To nie bankrut. 1000 zł za spółgłoskę, świetnie. Proszę. H. H. Brawo, masz 1000 zł. A jaki jeszcze raz przypomnijcie? Tytuł, tak. Jaki tytuł, to nie wiem, ale... Stój, 2500 złotych, Marcin! Świetnie! Za spółgłoskę. I teraz. I teraz się odwróciło, nie mam szczęścia obniżoności, ale w kasie mam. Proszę. R. Myślę, że będzie. 2 razy! Brawo! Haha! 5000 zarobiłeś, jest na twoim koncie w sumie 6000 złotych. Mam jaka chytry decyzja? Plan, więc kręcę kołem. Trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki. Oh no, a nie dobrze. Nie, nie ma. No, 200 złotych. T. Czyli Radek. Ja. Poszło coś nie tak. Szwy puściły. No. Planowanie nie poszło. 350 złotych. W. Jak Waldek. 3 razy. I teraz... Czy chcesz ugrać jeszcze coś? Nie, Wichrowe wzgórza. Tak! Nie! Ale hej, proszę, Twitter nie wyjął. No pamiętam. No, oczywiście. 1000 się spełniają. 1050 zł. Podsumujmy wszystko, zobaczmy, kto zagra w wielkim finale. To specjalny odcinek. Za chwilę dowiemy się, kto zagra w wielkim finale. A może wszyscy panowie zagracie? Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Nawet najpierw zobaczcie, jakie są nagrody dla was. To są niespodzianki, czyli słodycze. Wszystkiego dobrego. Przecież my na diecie jesteśmy. No dobrze. My lubimy słodycze. Ale niespodzianki są, tak żebyście z czymś wyszli z naszego studia. A teraz podsumujmy. Podsumujmy, ile udało się wygrać. Po kolei. Marcin, ty uzbierałeś na swoim koncie ile? 100 tysięcy. 1200 zł. To jest twoja kwota. Chyba nie widzisz tego zera tam. Na końcu. No. Paweł, ty uzbierałeś 3300 zł. Brawo! No i co? No i od tego teraz zależy, czy Radek ma więcej. Jeżeli ma więcej, to on zagra w finale, jeżeli mniej, to Paweł. Będziesz ty, jak można powiedzieć, głównym finalistą, ale panowie, was też zapraszam. Radku, na twoim koncie, uwaga... No właśnie. 1050 zł. A więc... To Paweł, będziesz mógł wybrać cel, na jaki przeznaczymy te pieniądze. Całe za chwilę. W finale. W takim razie zobaczmy finał i panowie, chodźcie, zagramy wszyscy razem. Fundatorem nagród w dzisiejszym odcinku jest sponsor programu, producent Śliwki Nałęczowskiej. Moi drodzy, jesteście tutaj przy kole, które za moment wskaże... Jeżeli oczywiście rozwiążecie hasło, jak do tej pory udało wam się wspólnie wygrać 5550 zł. Można? Oczywiście te pieniądze przekażecie na cel charytatywny. Jaki, to za chwilę się dowiemy. Na razie bardzo proszę, żebyście zakręcili kołem. Może razem. Ale to może powiedzieć. Panowie, na trzy. Raz, dwa. Czy zrobiłeś to na dwa? Wiedziałeś, tak będzie. Ty to wiedział. Żartowniś. Dobrze, dobrze. Jest czyli koperta. I tutaj mamy nagrodę. Ciężka? Tak, super. Skupcie się teraz, bo zadanie jest jednak poważne. Trzeba o tą kopertę powalczyć. Tak. Kategoria finałowa to będzie powiedzenie. I teraz stały zestaw liter, czyli 5 spółgłosek, 1 samogłoska. R, S, T, L, N i samogłoska E. I teraz czas na wasze 3 spółgłoski. To jest powiedzenie, tak? Powiedzenie. Tak, i 1 samogłoskę. Zaczniemy od Pawła. Jaką tam spółgłoskę możesz podać? No to C niech będzie. Dobra. C. Radek? No to W jak weekend. No niech będzie. I? K jak Marcin. K, dobrze, K, ale K. Jeszcze potrzebna jest tam samogłoska. Paweł? Samogłoska to takie na przykład U jak ulala. Dobrze, dobrze. Proszę państwa, trzymajmy kciuki i zobaczmy, ile trafiliście liter. Dobrze jest. Pięknie, to będzie początek, tak? Uwaga, będziecie mieli za chwilę 10 sekund. Kategoria powiedzenie 10 sekund, czas start. Wracajcie się. Kuty na 4 łapy. Jak? Kuty na nogi. Kuty na 4 nogi. Tak! No nie, no! O nie! Zawał, po prostu zawał! Nie, ja łapy. Ale ja patrzę tam, gdzie on tam łapy ma. Ale ja myślałem o nogach, tylko... Dobra, panowie, już teraz jest Jest tak wygrana. Jest wygrana. Mamy kopertę. Dobrze. Ale poczekaj, najpierw dowiedzmy się, na jaki cel przeznaczamy pieniądze, bo mamy 5550 i to, co w kopercie. Jaki jest cel? No Paweł mówi. To słuchajcie, jak zastanawiałem się, zanim tu przyjadę do was, powiedziałem sobie, że jeżeli cokolwiek wygram, to przeznaczę na Świebodziński Dom Dziecka. Mieszkam pod Świebodzinem. No jasne. No jeżeli Paweł tak powiedział... A kto to jest najmłodszy i najsilniejszy? No co mają do powiedzenia? Świebodziński Dom Dziecka. Bardzo dobrze. Dobrze, ale teraz zobaczmy, ile pieniędzy udało wam się wygrać w naszym finale. Ile? Ile wykręciliście? No, udało się wygrać dodatkowo 8000. 8000, dobrze. Prezentowałem 5 + 8, tak? Czyli razem wygraliście na Świebodziński Dom Dziecka 13550 zł. Brawo! Gratuluję! Dziękuję. A tak było w 2017 roku. Oglądacie Koło Fortuny, program, którym rządzą litery C, Sz, W, S. Zakręcimy. Oho. A jakbyś miała określić tak krótko swój ideał mężczyzny, to jak? Stoi przede mną. O nie! Życie. This is your direction. Podobno twoją pasją jest fotografowanie pająków. Między innymi. Podobają ci te takie... Bardzo mi się podobają. Chwila niepewności, chwila napięcia. Może kupię. No to ja nie wiem, no. A, wsiadaj bracie, dalej, hop! Może być taka sytuacja, że chcesz po prostu lepiej widzieć to, co jest na tablicy? Jeżeli trzeba. No tak. Iza!